Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4, moi drodzy, kontynuujemy kampanię faszystowską Francją, no i słuchajcie, żeśmy się tu ostatnio wpakowali, znaczy ostatnio, jakiś czas temu, wojnę z Rosją. No niestety ta wojna nie jest mi do końca na rękę, bo nie taki był plan. No ale cóż, skoro się już ją toczy, to ją trzeba wygrać. No niestety tutaj Rosjanie i Chińczycy stawają razem, więc tutaj ilości mas ludzkich, jaką oni mają do swojej dyspozycji, to jest po prostu ogrom. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie wiem dlaczego ostatnio Niemcy się troszkę wycofali z prowadzenia wojny zaczepnej. Ale jak widzę teraz, to jakieś dywizje dopiero przerzucają na front wschodni. Dobra, Amerykanie chcą przerzucić wojska przez nasze terytorium, ja jestem za. Cóż tu żeśmy zatopili ruskim. Amerykanie zaatakowali Meksyk ostatnio. Zaczyna się tutaj dziać i to ostro. Dobra, tłucz Sowietów. Cały czas sobie przemy naprzód, na wschód. Tutaj do pana de Gaulle'a ta dywizja. Moglibyśmy też sobie tutaj szkolić dywizję pancerną. Ja bym nie miał nic przeciwko. Mamy jeszcze lepsze przetwórstwo ropy. Dobra, teraz zróbmy tą gumę syntetyczną. Wy tu szkolić się. Tutaj Rosjanie cały czas coś kombinują. Dobra, tutaj nasze lotnictwo się szkoli. Mamy tutaj miażdżącą przewagę, jeśli chodzi o walkę w powietrzu. Naprawdę dużo. Rosja zaczyna powoli upadać. Zwłaszcza, że oni już w ogóle nie używają czołgów, to dlatego, że nie mają ropy do nich. Bo Turcja zajęła Kaukaz. Troszkę możemy tutaj zwolnić, bo widzę, że zaczyna być niekorzystnie na frontach. Nie można wiecznie przejść do przodu. No musimy pokonać Związek Radziecki, to jest podstawa. Dobra, ostatnio żeśmy też rozpoczęli rozbudowę linii Maginota wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, wzdłuż granicy z Niemcami, Szwajcarią. To głównie dlatego, żeby, wiecie, no, wzmocnić tą granicę. Na tej granicy prędzej czy później wybuchnie wojna, tak więc trzeba brać to pod uwagę. Tutaj na razie muszę dbać o to, żeby się tutaj nadmiernie nie wykrwawić. 800 tysięcy naszych żołnierzy poległo. To jest niewiele w stosunku do ponad 10, chyba 11 milionów Rosjan. A nowa artyleria przeciwlotnicza poproszę. Widzę, że się w końcu Niemcy wzięli do roboty. Bo już zaczynałem wątpić. Nie chcą mnie tutaj wciągnąć za wszelką cenę do tej wojny z aliantami. A ja twardo mówię, że nie. Norwegia, tam coś znowu, jakieś walki trwają. Alianci tam co chwilę lądują.
Kurde, duże straty. Ale nadrobimy to spokojnie. Mamy potencjał ku temu. Aby to nie był aż tak duży problem. A możemy znowu troszeczkę ruszyć naprzód. No to wiecie, no ja to używam AI do prowadzenia wojny. Przynajmniej dopóki się to sprawdza, bo... wiecie, jak jest marszałek i dodane są armie, one są ustawione tak, że marszałek tym zarządza, to jest to całkiem sensownie to działa. A, te nasze czołgi ciężkie robią robotę. Dobra, mamy czołgi ciężkie na plusie. Mamy czołgi ciężkie na plusie, bardzo dobrze. Japończycy tutaj coś strasznie marnie im to idzie. Japończyków to jest jakiś dramat po prostu. Kanada kapituluje. Niech zgadnę, USA. Nie, Niemcy. Niemcy zajęły Kanadę? Ameryka zaatakuje zaraz Rosję. Jeszcze. To się wtedy zacznie zabawa. Dobra, zbliżamy się do Ufy. Na Uralu. Jeszcze trochę, moi drodzy, i Azja. Tu też ciężko z infrastrukturą. Nasza flota tutaj działa, więc... Dobra. No, rozwalać ich. Dobra, nowe dywizje za niedługo się będą tutaj wytworzą. Tworzą się nowe dywizje. Coś słabo to idzie. No Chińczycy tutaj kurde mocno walczą. W sensie, że ich jest po prostu dużo, no. Straty po ich stronie są ogromne. Dobra, zróbmy sobie tą szkołę szyfrów, jeszcze poprawmy. Plan jest taki, żeby Francję zamienić w twierdzę. Że z każdej strony Francja będzie nie do ruszenia. Tu już się góry zaczynają. Dobra, wypieramy ich. Stara szkoła. Tutaj okręty liniowe. Lotniskowcy jakoś tak nie przepadą w tej grze z lotniskowcami. Dobra, jak tam korowanko? Nie, to chciałem.
Jak tam korowanie ziem w Afryce? Jeszcze nie mogę. Tutaj to się robi. Jest gdzieś w połowie. No, w zasadzie chcę tę ziemię mieć dla siebie. Wydaje mi się to najbardziej sensowne. No, potrzebuję manpowera, no przede wszystkim dlatego. Przepraszam, 18 stopni tujesz i deszczowo. 11 stopni. Na pustyni jest 21, dobra. Jest czerwiec. W zasadzie nie wiem, czemu mam pauzę. Bicie tu. Na wschód. Dobra, poprawiona logistyka. Szpitale polowe. Nowe dywizje. Zmotoryzowane. Bombardowanie partiami. Dajemy to. Tutaj wsparcie z powietrza mamy silne. O, jakieś myśliwce wroga się pojawiły, patrzcie. Nie wierzę. Jednak coś tam jeszcze mają. My zobaczmy sobie, jak to wygląda kwestia zasobów. No, tutaj mamy syntetyczną ropę, zaczęli wytwarzać Rosjanie. Ogólnie rzecz biorąc, dużo stali stracili. To oznacza, że nie będą mieli z czego broni produkować. I produkcja zmaleje. Widzę, że tutaj kolejne zakłady przemysłowe, widzę, dostają się w nasze ręce. Znaczy w nasze. We włoskie. Dobra, tłuc za towarzystwo. Działamy, działamy. Dobra, mam już troszeczkę punktów znowu, ale tu musimy poczekać. 3 miliony mieszkańców. 4 miliony. Ciekawe, ile to będzie kosztować. Może tak około 500 punktów siły politycznej, skorowanie tych terenów. Mogła być gdzieś informacja o tym, ile coś takiego kosztuje, ale niestety nie ma. No i walki na pustyni. Tak, jest topić Rosjan. Jak tam szkolenie naszego lotnictwa? O, już są. No tuż tak. Jakbyśmy to was podzielili? Wy do tego pana? Nie, to chciałem. Wy do tego pana? Nasze bombowce. Bombowce kto? Tu, do De Gaulle'a. Te bombowce idą tutaj. No a wy? Przerzucić się tu i będziecie latać nad kanał. Wy z kolei. Przerzucić się tu.
Będziecie latać tutaj. Dobrze. Kolejne 10 tysięcy nam zginęło żołnierzy. Na to wygląda. Dobra, nacieramy. Zlikwidować. Dobra. Dalej pracujemy nad szyfrowaniem. I znowu chory. Czyli no, kontuzję ma. Ja też mam teraz kontuzję, więc ja się nie śmieję. Naciągnąłem sobie mięsień w łydce. Pomagałem mojej mamie w przeprowadzce. Kurde, gdzieś źle stanąłem i po prostu jest nieprzyjemnie teraz. No tutaj słuchajcie, Związek Radziecki to już jest koniec. Koniec ruskich. Ile to się będzie robić? Pisze coś? Niestety nie, mogę to przerwać. A to się chyba z rok robi. Czy tam prawie rok? O, to już możemy sobie zrobić. No, prawie 400. Korowanie tych terenów w Afryce. No, to jest dobre, to jest dobry mod. No, w zasadzie można coś takiego sobie zrobić. No, będzie, no, państwo zajmuje jakieś terytorium. No i może po prostu uznać obywateli tego terytorium za swoich za ludzi mieszkających na tym terytorium, uznać za swoich obywateli. I rozpocząć wśród nich na przykład pobór do wojska. Przecież to samo robili Rosjanie za czasów zaborów w Polsce. Więc nie wiem, co tutaj jest takiego nadzwyczajnego. No, tutaj Ruscy już mają dosyć chyba. Jest Kazań. Tu gdzieś był Kazań. Tu jest Kazań. Stąd żeśmy przesunęli front tutaj. W ciągu kilku miesięcy. Mamy nową artylerię. Bardzo ładnie, dobra. Lepszone wyposażenie piechoty. Odrzuć. Nie idziemy na wojnę z aliantami. Sorry. Dobra. Najpierw 55 milionów mieszkańców. Tam nasze lotnictwo, okej. Okay. Wy już jesteście wyćwiczeni.
To jest tak, wy, nasze myśliwce, lecą do De Gaulle'a. Bombowce. Bombowcami zaopiekuje się Tassini. Tak jest. Lotnictwo leci na front. Bombowce są bardzo doświadczone, ale z kolei zwykłe samoloty to tak. Znaczy zwykłe samoloty. Myśliwce ponoszą dwa straty. Takie wrażenie odnoszę. No, możemy trzy dywizjony spokojnie wystawić myśliwców. Z miłą chęcią to zrobię. O, was bierzemy. Co tam, może nie myśliwce, ale bombowce. Ale też warto. Dobrze, co ja tu jeszcze potrzebuję? Tak jest. No, słuchajcie, potrzebujemy jak najwięcej myśliwców. Coś tu jeszcze. Dobra, tutaj też nas kubiemy jeszcze czwartą eskadrę. Dobra, musimy za niedługo rozpocząć też produkcję bombowców strategicznych. Dobra, walki trwają. Ua, tutaj żeśmy ich przekroili na pół. Tu nieliczne rosyjskie czołgi jeszcze są. Nie wiem, czy oni nam cokolwiek mają jeszcze w tych dywizjach. Tak, ale bym cię mógł wymienić. Architekt zbrojeniówki. Szybkość rozwoju, tempo budowy tamtych cywilów. Tego typa bym wziął. Dobra, Ameryka zajęła Meksyk. Brakuje nam lekkich czołgów? Wiele na to wskazuje. A to niedobrze. Przerzućmy to sobie na samą górę. Musimy zrobić teraz tak. Nie to chciałem. Nie to. Edycja. Łopanie. Widzieliście, co się stało? Związek Radziecki skapitulował. W sumie damy tutaj zwiat lekkich czołgów. Niech mają. Jak my to teraz tutaj mamy żyć? Dobra.
Na razie to najpierw się tam przedostańmy, co? Związek Radziecki kaput? Nie wierzę. Dobra, teraz wyścig, słuchajcie, z dywizjami wszystkimi na wschód pędzić. O, chińskie okręty. Znaczy te statki transportowe. No, tutaj Japonia szaleje też. No, pędzić, pędzić. Pewnie naszym korpus ekspedycyjny odrzuć, nie chcemy. A więc teraz ruszamy, słuchajcie, na wschód, na Chiny. Dobra, troszkę to zajmie czasu, dotarcie tam. To jest Reichskomisariat. Tu co? Chorwacja włoska. A, bo ich wojna się chyba zakończyła. Tak czy nie? Nie, chyba nie. Mniejsza z tym. Nie, nie, nie. Musimy się tutaj teraz Chińczykami zająć. Dobra. Przyspieszenie projektu Richelieu. No dobra, niech się to robi. To już są takie, wiecie, poboczne rzeczy. Na razie jeszcze trzymam sobie w zanadrzu najciekawsze rzeczy. Tam tworzenie sobie własnej frakcji na przykład. Dobra, Związek Radziecki padł. To jest dużo. To jest nawet dobra wiadomość. Dobra, tutaj są nasze samoloty. Dobra, bez przesady, tu już jest ok. O, Hiszpania jeszcze. Jeszcze Hiszpania dycha. O, tutaj widzicie, zajmują terytorium, odbijają tereny swojego dawnego sojusznika. Raczej z mizernym efektem, ale... Chińczycy coś tu kombinują. Chińskie statki transportowe. Dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie atakować na razie za bardzo Chińczyków. Najpierw się przygotujmy, podciągnijmy wszystkie siły,
Rozstawmy się. Jak należy. To zróbmy. Dobra. W sumie to już jest niepotrzebne. Dobra, zajmijcie się niemieckimi szyframi, nie polskimi. Można tego? Nie można szyframi sojusznika się zająć? Na serio? No to brytyjskie łącie. Dobra, jak coś możemy zaczynać zabawę. No, idziem. Dobra, blokować tutaj. Blokować tutaj Chińczyków. Naloty strategiczne już powoli róbmy. Bez sensu. To może być ciężko z zaopatrzeniem. O, widzę, że tutaj Chińczycy, kurde, kontratakują mocno. Przynajmniej coś tu próbują działać. O, panie, tutaj wyparli nas. Tak jak mówię, tutaj krucho z logistyką. Co wy kombinujecie? Handlujecie z Anglikami? Dobrze, moi drodzy, tutaj kończymy. Mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.